Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie tutaj w Olsztynie. Nieprzypadkowo w tym miejscu, myślę, że miejscu, które dla wszystkich mieszkańców Olsztyna i nie tylko, bo są z nami dzisiaj fantastyczni samorządowcy powiatu olsztyńskiego, jest miejscem, symbolem, które zmieniło się tak, jak powinno się zmienić w XXI wieku, ale dzięki przede wszystkim funduszom unijnym i Wielkopolskiemu Programowi Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. I dlatego też dzisiaj z tym tematem do Państwa przychodzimy, ponieważ jako politycy, ale też przede wszystkim jako samorządowcy nie zgadzamy się na skandaliczne w tej chwili propozycje, jeżeli chodzi o to, ile Wielkopolska ma dostać pieniędzy w przyszłym budżecie unijnym. Szanowni Państwo, ma być to 1,70 mld. O 56% mniej środków niż w kończącej się perspektywie 2014-2020. Żeby to uzmysłowić, Szanowni Państwo, to na jednego mieszkańca Wielkopolski ma być to 300 euro, a na jednego mieszkańca Podkarpacia ma być to blisko 900 euro. Takie są dysproporcje. My mówimy i przede wszystkim chcemy zadziałać w taki sposób, aby były jasne kryteria i aby Wielkopolska tych pieniędzy dostała znacznie więcej. Ja jeszcze kilka oczywiście zdań na ten temat powiem, ale bardzo chciałem podziękować naszym fantastycznym samorządowcom powiatu olsztyńskiego i oddać głos panu staroście także w tej sprawie i też jeżeli chodzi o przedstawienie samorządowców, którzy są na dzisiejszej konferencji prasowej. Panie pośle, mamy tu dzisiaj, jestem ja jako starosta olsztyński, jest pan wicestarosta olsztyński, pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego oraz wójt gminy Siedlec. My jako samorządowcy będziemy popierać wszelkie działania posłów czy też innych osób, które będą chciały, aby należne środki w Wielkopolsce były przyznane. Nie możemy się z tym zgodzić jako samorządowcy. Gdybyśmy przystali na to, to skazalibyśmy Wielkopolskę na to, że nie będzie w Wielkopolsce inwestycji, a na to my sobie nie możemy pozwolić. Jesteśmy bardzo dużym województwem, wykazujemy się dużą gospodarnością i uważam, że w tym miejscu powinniśmy działać ponad podziałami. I posłowie PiS-u i wszystkich opcji i posłowie Platformy powinni w tej kwestii mówić jednym głosem. Nie dla takiego podziału środków. Dziękuję. Pan Jacek Kolesiński, wójt Siedlca. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że to nie jest w pewnym sensie oszukanie samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców. Mieszkańcy nie mają barw politycznych, mieszkańców są mieszkańcami Wielkopolski. Jeżeli mamy dwukrotne różnice między regionami Polski, gdzie to Wielkopolska przoduje, jest drugim województwem czy drugim regionem, który płaci podatki, to nie widzimy żadnego powodu, abyśmy zostali w inny sposób potraktowani. Przede wszystkim te środki są przeznaczone dla naszych mieszkańców, bo przecież samorządy jako samorządy będą funkcjonować normalnie. Natomiast środki i finanse, które będą przygotowane i będą rozdysponowane tu na dole, będą przede wszystkim przygotowane dla nas, dla mieszkańców wszystkich opcji politycznych. Tym bardziej szkoda i brakuje nam tutaj wsparcia kolegów z PiS-u, którzy no dziwnym trafem zabrakło ich po raz kolejny wtedy, kiedy trzeba się upomnieć o Wielkopolskę. Szanowni Państwo, też bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, jeśli jest taka chęć, bardzo prosimy o zabranie głosu. Dobrze, to Szanowni Państwo, jeszcze dosłownie kilka zdań, o czym mówił pan starosta i o czym mówił pan wójt. Te pieniądze są przede wszystkim dla mieszkańców. Trzeba powiedzieć, gdyby nie fundusze unijne, nie byłoby tego nowoczesnego dworca, z którego jesteśmy wszyscy dumni. Gdyby nie fundusze unijne, nie byłoby nowoczesnego taboru. Gdyby nie fundusze unijne, nie byłoby wielu inwestycji, tak jak duże inwestycje związane z remontem szpitala powiatowego w Olsztynie. Ale Szanowni Państwo, to co jest kluczowe, my żądamy po prostu uczciwych kryteriów. Wielkopolska nie może być karana za swoją gospodarność. Rzeczywiście bardzo cieszymy się, że dzięki pracy przede wszystkim samorządowców
Wielkopolska rozwija się bardzo dobrze. Rzeczywiście Wielkopolska osiągnęła już 75% poziomu, średniego poziomu w Unii Europejskiej i to samo dotyczy Dolnego Śląska, ale dlatego też nasze działanie, nasz apel, o czym mówili samorządowcy, ponad podziałami, bo my tutaj powinniśmy, tak jak dzisiaj stoją samorządowcy, tak jak Sejmik Województwa Wielkopolskiego jednogłośnie, co jest kluczowe, podjął uchwałę w sprawie odpowiedniego podziału funduszy unijnych. Niestety parlamentarzyści PiS-u z Wielkopolski nie chcą się zaangażować w tą akcję. A co słyszymy na Dolnym Śląsku, który jest dokładnie, ma bliźniaczą sytuację jak Wielkopolska, który ma też miał propozycję dotyczącą 1 miliarda. Minister Dworczyk mówi, te dodatkowe pieniądze się znajdą. My chcemy takich samych reguł, uczciwych reguł dla Wielkopolski, bo Wielkopolska, powiat wolsztyński po prostu na te pieniądze z funduszy europejskich zasługuje. Jeżeli jeszcze by pan starosta chciał kilka zdań dodać, to jak najbardziej. Jeżeli nie, to bardzo prosimy, szanowni państwo, o pytanie. Czy kolejne samorządy będą uchwalać uchwały, które na przykład podjęła w czwartek gmina Opalenica? Tak jest, panie redaktorze. Ja też bardzo w tej chwili razem z panem starostą też bardzo mocno i bardzo często i dużo spotykam się w tej chwili z samorządowcami. Też mówimy o tym i apelujemy o takie działania. Rzeczywiście miałem przyjemność uczestniczyć w środę w posiedzeniu Rady Gminy Opalenica, gdzie taka uchwała została przyjęta. Wczoraj byłem w Pniewach, też na ten temat mówię. Myślę, że też takie uchwały czy też apele będą podejmowane tutaj w naszych gminach. Też o to apelujemy i prosimy. Myślę, że pan starosta z takim apelem też na forum Rady Powiatu Wolsztyńskiego się zwróci. Będziemy działać, bo ja też o tym powtarzam. Dla mnie takie apele jako posła tutaj z tej ziemi są też bardzo ważne w mojej pracy i walce o te pieniądze w Warszawie. Także też te spotkania, te przejazdy, konferencje, spotkania z samorządowcami przez ostatnie dni i tygodnie przede wszystkim są poświęcone tak właśnie tym, aby jak najwięcej takich oddolnych działań było podejmowane i myślę, że z perspektywy kolejnych dni będzie coraz więcej. Starosta stwierdził, że zabrakło przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj tutaj, czy były prowadzone rozmowy z posłami chociażby z naszego okręgu wielkopolskiego na ten temat? To ja może to, przepraszam, bo myślę, że pan starosta będzie mógł powiedzieć na temat kwestii rozmów z samorządowcami ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale jeżeli chodzi o posłów Prawa i Sprawiedliwości, no mamy problem, ponieważ w polskim parlamencie funkcjonuje parlamentarna grupa do spraw Wielkopolski. My oczywiście jakby na forum tej grupy staramy się też lobbować, jeżeli chodzi o tą sytuację, o po prostu większe pieniądze dla Wielkopolski. I niestety na ostatnim posiedzeniu tylko w tej grupie uczestniczyła pani poseł Emilewicz. My przygotowaliśmy dokument, który złożyliśmy na ręce pana premiera Morawieckiego. Naprawdę taki koncyliacyjny, który myśleliśmy, że wszyscy podpiszą i wszyscy się w to zaangażują. Na początku była deklaracja ze strony parlamentarzystów PiS-u. Później niestety się oni z tego wycofali. To, co jest znamienne, Sejmik Województwa Wielkopolskiego taką uchwałę jednogłośnie przyjął i dlatego też oczywiście ja w Warszawie też na spotkaniach będę zachęcał do tego, żeby podjąć temat, bo te pieniądze są to, co powiedział pan wójt. Nie dla polityków prawa, lewa czy środka. Te pieniądze są po prostu dla mieszkańców powiatu wolsztyńskiego i Wielkopolski. Po prostu musimy tutaj wszyscy działać razem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.